Hejcie, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Żuber. Witam w kolejnym odcinku z Farminga. Dzisiaj, tak jak widzicie, zaczepiamy sobie, znaczy w sumie już mamy zaczepiony siewniczek. I ten deszczowy dzień strasznie leje, ale ruszamy sprzedać go. W końcu będziemy mieli pieniążki. Trochę zarobiłem sobie w międzyczasie na jakieś tam zlecenie, jakieś tam temaciki swoje. I będziemy mogli tutaj podziałać trochę. Na początek myślę, że sprzedamy właśnie ten zestawik. Już mam przygotowany w big packach nasiona i nawozy, bo będziemy kupowali z podsiewaczem nasz siewnik. Oj, zaczepiłem. Ale to już do dziada pójdzie. Gdzieś pewnie na Litwę. Albo w najlepszym wypadku gdzieś na Białoruś. My zasuwamy. Też fajnie wygląda taki zestawik. Tu trzymało, jakby było takie coś 5-metrowe. Moim zdaniem spoczko. 4 metry od początku. W sumie mam taki zestawik. Halo, ja przejeżdżam, to później pójdziesz. Ja nie mam czasu, trzeba siać. Już jest późne lato. Trochę za dużo przewinąłem, według mnie, ale już trudno się mówi. Będziemy sprzedawali ten zestaw. Chciałem na początku sobie go zostawić, ale później sobie pomyślałem, a po co? Chyba odjedziemy. Halo, halo. Proszę to sprzedać. 15 tysięcy jeszcze za to i 12 za to. To całkiem nieźle. Dobra, teraz siewniki i będziemy kupowali sobie, moi państwo, Horsha z Packer. Tak, z Packerem. Za 56 tysięcy i do tego przystawkę do siewu tego będziemy mogli też kupić do siewu drugiego i załóżmy siać na dwa. Na razie taki zestawik. Lecimy, trzeba będzie wspiąć to. Oj, zgasiłem. Będziemy później mogli sobie na dwa załóżmy siać buraczki, cokolwiek. Kukurydzę. Co tam nam się pomarzy? Mam nadzieję, że pędzier da radę. Nie jest taki słaby. On ma ponad 200 kuca. Dokładnie wam powiem ile. No, chyba nie mówiłem. No 220 kunia. W razie nam wystarczy taki. No myślę, że tutaj pojedziemy. Tym da radę. Przecież to jest 6-metrowy siewnik. Nasze pola nie są jakieś tam górzyste. Specjalnie sobie takie wybieram. Ej, fajny ten zestawik. Taki długi. Ciężko będzie się obracać na tych małych kawałkach, ale teraz już nie będziemy kupowali oddzielnych kawałków. Jak coś, to będziemy właśnie powiększać te, które mamy już. I jedziemy na nasze nowe pole, które robiliśmy 2 czy 3 odcinki temu. I też jedziemy na tamte drugie. Tam już belki pozbierałem oczywiście. Już są wpakowane i posprzątane. Luzik. Zasiejemy sobie. Trzeba jeszcze podawać. Już Ferguson tam stoi z przyczepą. Wziąłem po 2 big packi tego i tego. Wyjdziemy ze środka. Mam nadzieję, że tutaj znowu nie zahaczę o gałęzie. Się zdenerwuje na sąsiada. Nie. Tam zaraz pojadę i obetnę gałąź. Dobra. Nie ma co też się denerwować na sąsiada, bo pozwolił nam tutaj się załadowywać. Myślę, że jakoś tak się ustawimy. Na razie nie będę gasił. Palamy sprzęciora. I myślę, że na początku weźmiemy sobie nawóz. O, się przyczepa przykrzywiła. Halo? To chyba coś się zbugowało. Dobra, spróbujemy wziąć inny. O, to nie jest zbugowane. Dobra, to później najwyżej powalczymy. Na początku tego załadujemy. Nie patrzyłem też, jaka będzie tutaj pojemność. Chyba akurat 2000. Tak. No i idealnie.
Jeszcze teraz będzie trzeba nasypać nasion. Patrzcie, jeszcze nieźle na tym wyszliśmy, bo mam 20 tysięcy na plus. Także nie jest źle. Myślę, że ogólnie nam wystarczy tego, co tutaj mamy po jednym ipaku. Wziąłem dla wszystkiego dwa, się przyda. No i się zaczęło bujać. Będzie sypać, nie sypać. Sypać, nie sypać. Nasiona chyba też dwa tysiące. Wydaje mi się, że... nie, więcej. Chyba będą trzy, no trzy tysiące. Ale i tak szybciej zawsze wchodzi nawóz niż nasiona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to już. W sumie zrzucimy nasiona jeszcze jedne. O kurde. O i spadło. Dobra, to jedziemy z drugiej strony. Saka, to się przydało też coś większego, jeżeli chodzi o turę. Ej, czemu się teraz będzie chciało zaczepić? No te bitpaki są delikatnie zbugowane, fajnie wyglądają, ale to jest jeden z takich starszych modów. Nie wiem, czy to nawet nie jest konwert z 17. Chyba sobie puścimy go. Coś tak mi się wydaje. Spróbuję zajechać z tej strony jeszcze. Nie wiem, czy to nie jest nawet konwert z 16 i temu tak. Znaczy z 16 i 17. O, patrzcie, jakoś się udało. Stanie nam się jeden nawozów. W sumie spoko. Dobra. O. Trzeba podjechać blisko. On nie chce porysować nowego sprzęcika. Sypie, nie sypie, sypie, nie sypie. Patrzcie. Aż sobie cyknę fotkę. Jeszcze z połączonym tym. A tu wchodzi 3000 tego. Nie, czy 4, 4 wchodzi. Tu tylko 2000, a teraz mamy... Jakoś tak dziwnie, nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne. Dobra, to już wszystko. Nie wiem, czy część nam się nie wysypała na ziemię. To chyba jest po 2000 litrów. To jest napisane. No, po... Czekajcie. 2500. Nie wiem. Dobra, rozkładamy sprzęcik. Ja już tutaj sobie kultywatorowałem, bo jako, że trochę minęło czasu, no to głupio, żeby tutaj było cały czas ta gnojowica, bo wiadomo, by mi tutaj zaraz jakieś manewry wchodziły, typu... no, by wiadomo, pukało trochę, by wyschło i w ogóle najlepiej od razu zatalerzować i w ogóle tak też ja zrobiłem. Pewnie dobrze wiecie, co... Czemu ja tu pszenicę? Że pomiędzy odcinkami poprawię. Tutaj chciałem... jęczmień. No i możemy pszenicę raz spróbować. No ten... nie, dobra, dajemy jęczmień. Cały czas robimy jęczmień, to róbmy jęczmień. Sobie najwyżej tutaj pomiędzy odcinkami ten kawałek poprawię. No to trzeba stalerzować jeszcze raz posieć. Za kopiostwo się płaci, będę musiał znowu tak robić. Tutaj mamy drugą fazę. O, widzicie, kawałek jest. Ale już dobra. No może przyjadę jeszcze raz, to się zmieni, zobaczymy. To by było niegłupie. Uuu, ale powiem wam, że ciężko mu jest pod górkę. Chyba, że on ma 10 km na godzinę. Że robi... 18. Czyli ciężko mu pod górek.
ale idzie. Jeszcze mokro trochę, to się opony opłykają. Ale to kupi się większe sprzęcie, to lepiej dawał radę. Przepraszam, to u mnie. To miałem wyciszyć. Dobra, już wyciszone, powinno być git. Czy strzelamy sobie teraz poprzeczniaczka? W sumie można. Dobra, czy lecimy od tej strony? Może i polecimy. Trochę może mało mocy brakuje, ale idzie, idzie trochę po zgórek, nie ciężko. W realnym życiu też powinien iść z ciężkością, ale powinien. Takim właśnie agregatem. Jak widzicie, jest to leżówka. Packer to pewnie jakiś zagęszczarka, tak? Pewnie po amerykańsku. No i faktycznie siedzi tutaj, tam w dole. I patrzcie, jakieś kolce, które pewnie nasz ślad jakby zagrzebują. Niech my jedziemy ciągiem, żeby później to zarzucić. Dobra, 11 podgórek. No tutaj trzeba będzie załatwić jakiegoś większego bydlaka, pomyśleć w przyszłości. Akurat do tego silnika, ale myślę, że na ten moment jeszcze pędzior tutaj da sobie radę. Myślę, że dwa sezony na pewno. Cały czas mówię o tym kredycie, żeby się przydało oddać. I no, to chyba będzie w pierwszej kolejności, zanim będzie tutaj nasz, będzie jakiś nowy ciągnik. Mogę wam powiedzieć na 100%. Do poprzecznika. Jeszcze cyk, dobra. Chodźcie, może spróbujemy zobaczyć, czy dałoby radę zmienić właśnie oprawę tą. Gdzie to się zaczyna? Gdzieś tutaj za. Drzewem. Tutaj mniej więcej. Dobra. Cyk. Wiem, że w tamtym na pewno by się dało, ale czy tutaj będzie takie coś? Przekonajmy się. Dobra, będziemy musieli trochę więcej podjechać, żeby się przekonać. Wydaje mi się, że tak, bo tutaj jak widzicie jest pszenica. Kawałek nie zrobiłem, a tutaj dalej jedzie. Tak, dobra, udało się, ale tutaj pod ten zgórek jest masakrycznie. Także słuchajcie, zrobimy taką taktykę, że będziemy jeździć dookoła, by tutaj ze wzgórka zjeżdżać, żeby miał lekko, a tam jest jakiś łagodniejszy, to pod niego wjeżdżać. No i nawet sam to wymyśliłem, nieźle, co? No patrzcie, jak mało idzie nam taka pojemność, no to myślę, że jak zasypię na początku sezonu, to bym się wystarczył cały sezon tego ziarna. Na 3000 to całkiem nieźle. Dobra, i cyk, zawrócimy elegancko. Mamy sobie ze znacznikami, pojedziemy, my to nie lubię. Było. Jak znaczniki robią, bo niektóre robią po prostu, znacznik robi teksturę orki. A ten też, ale dosyć ładnie mu idzie nawet. Fajnie to wygląda. Daję okejkę. Fajnie też, bo my nie będziemy musieli przerzucać tego znacznika. Jak jeździmy w koło. No nie powinno tak się generalnie robić. No ale już trudno. Widzicie, ta górka tutaj ładnie leci, 18. A jakie on ma w ogóle wymagania, jeżeli chodzi o konie? Tutaj ma 140, tutaj ma 60.
Teoretycznie. 20 koni zapasu mamy, tak? No ale to pewnie. Wiadomo. W farmingu niektóre rzeczy są zrobione. Tak na może być. Jedną z nich jest właśnie podjeżdżanie pod górki. Że tak powiem. Górki to nie jest mocna strona farminga, zdecydowanie. Patrzcie, 8 na godzinę. Ale no, pod tamtą górkę na pewno bym miał ciężej. Też widzę jakieś mijaki zrobiłem, ale to nic. Robiłem bez znacznika, no to wiadomo. Niedokładnie. Dobra, podniesiemy sobie. Widzida. Fajnie byłaby wygłoszona kabina. W ogóle nie słychać. Chyba coś tutaj. Widzida. No, trochę mokro sieje, ale no cóż. Też jest powiedzenie, kto sieje w błocie, no to wiadomo. Kto zna, to może dokończyć w komentarzu. A kto nie zna, może zapytać. Też zwalniamy. Z górkę fajnie, nie z... Chociaż tutaj te pole jest akurat jednym z naszych takich bardziej górzystych. Reszta pól jest, wydaje mi się, że bardziej płaskie. No powiedzmy, że na tym naszym dużym polu za gospodarką też mogą być problemy, ale to jakoś sobie poradzimy. A, jeszcze mogę w sumie podkręcić pędziora. Czekajcie, on był duże ciągniki chyba. To jest ta 800. On ma 220 koni, a może mieć 240. Czyli pewnie weźmiemy z ziomka, będzie nam robił chip tuning. Pędziora, żeby te 20 koni trochę jeszcze kopnąć. A czekajcie, też zobaczę jedną rzecz. Propo. Taka modyfikacja 25 tysięcy też będzie kosztowała. Także słuchajcie, ja jestem za. Raczej będziemy robili upgrade. Może akurat te 240 koni będzie akurat tutaj. 20 koni to właśnie o te 20 koni im chodzi. Dobra, jademy. No, to górka to idzie elegancko. Zobaczę też jak na innych polach, bo jeżeli mam się męczyć tylko na jednym tym polu, to myślę, że nie będzie tak źle. Jeszcze sobie na przykład na wiosnę tutaj pojeździmy, zobaczymy jak to będzie. Już napiszcie mi w komentarzu, czy mam kupować to do kurydzy i do innych tych tematów, do buraków. W sumie mam tamten siewnik, no to nie potrzebuję. Jest podsiewaczem, kultywatorem sobie, czy tam talerzówko najwyżej zrobię wcześniej. Nie ma problemu, tutaj mógłbym się sobie poradzić bez tego, no ale wiadomo. Od buraki czy coś, no to by było wróżysko tak na chama. Wiadomo o co chodzi, tak. Dobra, za znacznikami widzę, że już nie robię takich mijaków. To bardzo dobrze. No to dostaję. Teraz już tylko podługowicę to normalnie aż wydmucha, wystrzeli w górę. Oj. Jeszcze drugie pole chciałbym dzisiaj zasiać. Taki mam plan. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Z górka się tak śmiesznie zjeżdża, że to masakra.
sobie czas przyspieszymy, może deszcz przestanie padać. Żeby było nieźle. Też sobie dzisiaj przygotowałem do sprzedaży jajka, bo myślałem, że nie wystarczy mi pieniędzy. Jak zacząłem właśnie robić zlecenia, to patrzę, jeszcze sprzedam sobie, bo myślałem, że sprzedam tamto. No to jednak wystarczy. Bym mógł zachować, bo na tankie pole jak tamto małe, to lepsze chyba było ten mniejszy za 104 metrowy. Ale już trudno, będziemy tym jeździć. Też planuję poszerzenie tego. Nie wiem, czy wam mówiłem. A, na pewno wam mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Te pole będę przedłużał w ten sposób. O. Ten zagajnik będzie zlikwidowany. Będzie tutaj silos, także... Czyli będzie spoczko. Te dwa pola, czekajcie, te dwa pole powiększę. Te będzie większe o taki trójkąt, a te będzie dłuższe o taki trójkąt. Sobie tak połączę, podzielę 36 i będzie gites. Tu z górek to ledwo, ledwo? Ale w sumie 7 na godzinę. Myślę, że niektórzy sieją z taką prędkością i nie płaczą. Tu już sobie tak zajedziemy, będziemy cofali. Złożę sobie. Tu już sobie z zewnątrz robię. Będzie ostatni przejazd w tym zagajniku. Kurde, muszę się bardziej wyprostować. Właśnie jeszcze zdążę polecieć sobie, sprzedać jajka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Fajnie byłoby. Dobra, nie zrobię tego cyfla. Nie wiem, czy się nie cofnę po prostu, żeby już o nim zapomnieć. Chyba tak zrobię. No, kawałeczek malutko zabrakowało. Może jakbym jeździł bardziej poprawnie, to akurat by było? Pewnie tak. Tu trochę porobimy sobie z zewnątrz. Lecimy, lecimy tutaj. Idę. Bardzo fajnie wygląda taki zestawik. Mogłem te fendę, tego Fendę 900 w sumie się szarpnąć. No ale na tamten moment nie było tyle pieniędzy. Na ten moment też w sumie nie. A myślę, że tutaj sobie parę rzeczy poradzi. Już patrzcie, do Fenda mamy tak, łuk mamy. Mamy siewnik. Jeden, drugi. Jeszcze teraz z tamtym lemkenem do buraków kurezyjnych tematów, to będzie jeździł Fendior. Po prostu sobie też radzi, spoko. Też mógłby latać, ale myślę, że Fendior lepiej z tym wygląda. No to tak jakby na pół, na pół. No i pół na pół, ta talerzówka też do Fendiora, także sporo. Jeszcze myślę sobie w tym sezonie, jakby się dało, do buraków i do kukurydzy w sumie i do... No tutaj tak sobie zejdziemy. Do buraków, do kukurydzy. Do buraków, do kukurydzy i do słonecznika. Kupię sobie przyczepę do Fenda. Szukam jeszcze na Oliksie cały czas. Jakaś taka w miarę tania i żeby miała tam te 30 tysięcy litrów. Wiadomo, żeby podobny był zestaw jak rocznika, jakaś tandemka. Ewentualnie no kupię sobie po prostu jakieś tam dwie przyczepki. Większe niż roczniki, no ale wolałbym tandemkę. Chociaż w sumie mam... Mam tą niebieską. Nie wiem. Zobaczymy, jak coś znajdę fajnego, to będzie coś fajnego innego. Czekajcie, zobaczmy, co mamy na ten moment, bo tam... Ja cały czas przeglądam mody, dodaję. O, ta by była spoko. Tylko ciekawe, czy podejdzie pod... Forsznita. O, takie joskinki. O! Takie coś, 17 tysięcy. Czy nie ma pojemności. Każdy będzie sobie rozszerzyć, jak będzie większy kombajn.
Chyba się zdecydowałem. O, się grzebie, patrzcie. Trzeba moc zakopywania się. A jakby był moc zakopywania się, to ja bym tutaj nie robił w ogóle, by się nie dało. Co by? Nie ma takiej mowy nawet. Lecimy. Tutaj mogłem wziąć kredyt, tutaj puścić sobie pędziora i tam puścić sobie jeszcze stary sprzęt i bym sobie się tak zmienił w ciągu odcinka, ale dobra, zrobimy tutaj, nie będziemy odwalać. Okej, to już będę miał dwie fazy nałożenia, co nie? Tak, tutaj już dwie fazy. Czyli jeszcze zalecimy tutaj sobie z opryskiem kiedyś i na wiosnę tylko będzie trzeba skosić na kiszonkę. O. Jeszcze przestaje padać? A jakże? Spoko sprawa. Ja to lubię wtedy. Zostawimy na 30 w sumie, bo i tak po odcinku będę przewidział, bo już pewnie będziemy, spotkamy się na koszeniu słonecznika albo kukurydz, w zależności co pierwsze dostoi się. Podobny mają okres zbiorów, także jeszcze nie wiem dokładnie. Fajny ten zestaw jest, podoba mi się mocno. Patrzcie, zaczepię pomimo tego, że jest podniesiony sprzęt, to już z znacznikiem zaczepię. Trudno, tyle to co tam tych mijaków czy czegoś, to idzie przeżyć. I tak będziemy mieli sporo towaru. Mniej niż w poprzednim roku, no ale zawsze. Myślę, że ktoś może to kupię z jęczmieniem na wiosnę, żeby skosić to na biogaz. Fajnie jakby było niedaleko biogazu w sumie. To się zobaczy. Pewnie już bym skończył, jakby jeździć cały czas na 18 km na godzinę. No już dobra. Ja myślałem o 9-metrowym. Tak szczerze, przeszło mi to przez głowę. Nie, no, 8-metrowym Wadersztatem. Pewnie tutaj na 8 metrów to by się naprawdę zawaliło. Chociaż w sumie ciągamy tutaj 2 tony tego, 3 tony. No to mamy 3 tony tylko i wyłącznie mojego materiału na plecach. Wow, bokiem ciągnie. Zapotrzebowanie na stacji tartak. Rzepa. Szkoda, że już sprzedałem. Ale jest dobra. O, sobie pojedziemy trochę ze środka. Sprzedałem już te drzewa z połączonych pól. Trochę wyszło pieniążków, za to nie powiem. O, zjechałem trochę z toru. Całkiem nieźle wyszedłem na tym. No, gdyby nie to, no to jednak bym nie kupił tego. Faktycznie. Już wszystkie misje zrobiłem, po kolei robiłem wszystkie misje. I też mnie uratowała rzecz, że na 10 PGR poprosił mnie o pomoc, bo nie było ludzi do roboty, wiadomo, wszyscy powyjeżdżali do siebie, Ukraińcy i tak dalej. Nie wiem, sobie, ja robię taki rol pewnie, nie wiem, o co chodzi. Wyjeżdżali. No, a tu żniwa, no to co zrobisz? Nic nie zrobisz. Trzeba skosić. A nie ma komu. Nie ma ludzi, nie ma sprzętu. Na swoim przyjechałem zabawką. Też mówiłem w poprzednim, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Jechałem w Orsznicę, to przy tym New Hollandzie, którzy mi dali do jeżdżenia, no zabawka była. Dobra, złożymy. Już tutaj na dwa przyjazdy zrobimy. Mamy już znaczniki, także nie potrzebujemy nic takiego. Całkiem nieźle wyszło. Mało zakładki. Moim zdaniem z poczką.
jęczmień będzie. Zarąbisty myślę, że tutaj przywieziemy jakieś 150 litrów, 1000 litrów. Coś koło tego, duże. Zobaczymy, czy sąsiedzi gdzieś tutaj mają już jęczmienie pozasiewane. 62, na 10 jest, o matko. 16 jęczmień. Można by było tutaj się zainteresować, blisko doby gazu. 44 pole, też w sumie, spoko. A, to razem 45, a 45 to jest pewnie trawa. Jakże? Trzeba było wyorać. 11 jeszcze nie wiadomo. Na 11 poluje tak szczerze, 57 poluje. Na 57 co tam jest? Nic jeszcze nie ma. Zapotrzebowanie z mleczarnia. Za chwilkę zobaczymy. O, zasiew, ale za mało pieniążki. Czy na mleko, czy na jajka? Jajka 3400. No to taka może być cena? No, takie zapotrzebowanie z typu może być. Ale nie jest najgorzej. Dobra. Znaczy może być, moim zdaniem 3,5 tysiąca to jest normalna cena, z jaką możemy sprzedawać jajka. Tutaj wykończymy i najwyżej pojedziemy, sprzedamy. Przed odcinkiem naładowałem nową przyczepę, bo myślałem, że mi nie starczy pieniędzy. A tutaj się to trafiło zapotrzebowanie. Czujecie to? Trochę takie zaskoczenie. Jakieś tam nie jest tu, bo nie wiadomo jakie te zapotrzebowanie, ale sprzedać można. Już się zapełniło wszystko. Na tym miejscu te wszystkie paczuszki były, także mówię, a sobie przesypię tam, żeby się robiło. Dalej, bo już brakowało miejsca, także spoczko. Także będzie dosyć sporo. Wróciłem sobie na niebieską przyczepę, tam tandemkę. Za chwilkę dojedziemy, zobaczymy, czy to robiło się coś tam. Bo przy 500 kurczakach to całkiem nieźle. W chlebie mamy też w sumie do sprzedania. Można by było zajechać z dwoma transportami. Nie wiem, czy nie puścić jeszcze pracownika po prostu. Na tamtym drugim polu i porobię tego wszystkiego i tak sobie zrobimy chyba. Myślę, że dosyć długi odcinek wyjdzie. A tu wyszło takie coś. Te świnie sprzedawać, jajka? Mogą sobie oddzielny odcinek zrobić. Zimowy. Takie klimatyczne by było. Bo mam święte ludzie, jak kupują. Tutaj minę wizę, to jest... Jak go widzę, to już go zrobię, żeby było. Dobra. I lecimy, dobra. Podamy. Jazda. Patrzcie, 60% idzie, także to idzie w miarę równo jakoś. To jest fajnie dopasowane te zbiorniki, jak tak widzę. Myślałem, że więcej idzie nasion, znaczy nawozu niż nasion, ale się mylę. Skoro tak. Dobra, tutaj trzeba będzie zajechać, bo zaraz drzewa zaczepimy z takim długim sprzętem, żeby się naddać. Fajnie to jest dopasowane, jak tak. Że jak nasypiemy tego na full, to później ładujemy to i... Dobra, gida. Tam już się zawczasu zmienię na rzepak, żeby nie było. Nie urwałem? Nie, po tych dziurach zasuwam. Nie no, ale są takie długie pola, że z tym sprzętem naprawdę rozwiniemy potencjał. Tamte w sumie też jest takie dosyć długie. Było spoko. Tutaj, no nie za bardzo, to jest taki trochę kwadrat, ale jak je przedłużymy, będzie git. Tutaj też nie za bardzo, ale na przykład tamte pole dalej, czy tamte pole za wioską, moim zdaniem będzie kozak. No, patrzcie, stoi! Już załadowany tutaj. Dużo jeszcze się naprodukowało. A dwie paczuszki są, także nie jest źle. Ja sobie tylko przejadę z tej strony, żeby mi czasami nie wjechał w słonecznik. Patrzcie, barki leżą. No, rozsypywamy wszystkiego. Zobaczymy tutaj właśnie, czy nie wjedzie. Albo czekajcie, bo może puścimy tak wzdłuż.
sumie to nie jest jakaś tam duża strata dla niego. Dobra, puszczamy go. My się przenosimy tutaj. Trzy paczuszki. Nie, jedna się zrobiła w locie. Widać, że początek 18 litrów, także wrzucamy. Idziemy. Dużo tego na przyczepie? No tak, może być. Ursus 200 koni, wiezie z paletę jajek. Nieźle, co? Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie z tego, z pieniążków. Może z dycha oddamy kredytu? Może by było. Myślałem, że dzisiaj będę brał dychę kredytu, a wyszło, że będę oddawał jeszcze. Tak to będzie spoko. Siedem. Liczymy, ile wyjdzie. On by nie policzył. Trzeba zobaczyć. Nie wiem, czy zleceń coś nie sprzedawałem. Bezos tu zablokowany, czekajcie. 513 za jedną paletę, także słuchajcie, to nie jest źle. Tutaj nie wydarzyła się nam krzywda. Czekajcie, dam na piątkę czas, żeby tutaj... zobaczmy, ile wyszło za te jajka włącznie. Sprzedane maszyny... Przychód ze zbiorów... O, 16 jest to. 12 tysięcy niecałe. Ile nic sam nie sprzedawałem. Myślę, że jest no coś koło tego. O, było. 12 tysięcy, to nie jest źle. Taki wyjątkowy bardziej dochód niż jakiś tam główny przychód, bo musiał mieć tych kurników, nie wiem, z 10 chyba. Dobra, jeszcze zalecimy. Przypiemy tą przyczepkę. Zalecimy, sprzedamy za dwa transporty świnek. Spróbujemy oddać jakiś tam kredyt. Patrzcie, nigdzie nam nie wyjął tego. Wyrąbało. Dobra, tutaj dostaniemy przyczepkę. Będzie w sumie źle. Podałoby posprzątać tu świn. Halo, co ty tutaj robisz? Jedzie, nie włączył nawet. Co? Nie wiem. Słuchajcie, nie mam pojęcia. Jak z tym siewnikiem będzie miał problem? Ja nie wiem. On chyba chciał tutaj zawracać, tylko że przerwałem. W ten sposób trzeba będzie chyba dać na siewnik. W sensie na narzędzie wypędzi klawiszem G i wtedy dać H. Może jakoś mu się udaje, ale i tak będę musiał to poprawiać po nim, ale zawsze lepiej poprawić niż od początku robić. Szczepka. Dobra. Sprzedajemy mało prosiaki, tylko czekajcie. Chciałem sprzedawać M. Nurki same. Dobra. 9 kilo nie będziemy sprzedawać, ale takie 26. Czemu nie? Potwierdźmy. Uda. Mało wychodzi, bo same kurki zawsze sprzedaję. Znaczy malutkie prosiaki. To mało wychodzi, ale myślę, że w ogólnym rozrachunku jest lepiej niż sprzedawać duże. Więcej się trzeba narobić, więcej najeździć, ale myślę, że więcej zarobię. Jak to chwilę mam, jak mam loch tych tutaj, łącznie w takim modelu mogę mieć, nie wiem, powiedzmy 50 loch. Taki 60. A 30 małych prosiaków wtedy mam. Sobie sprzedaję, jest full, tak, jest 90, to jadę. Sprzedaję sobie, o tutaj. Cyk, 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 cyk. Potwierdzam. Mam 1200, 2400 zarabiam. Następnego dnia, czy tam za 2 dni, znowu mam to samo.
taki modelu, myślę, że najwięcej zarabia. Zaraz sprzedam maciorę, wiadomo, żeby zarobić. Wymienię sobie, że dwie maciory i dalej gida. Kupa gnoju mnie strasznie denerwuje, no ale niestety na razie nie mogę nic zrobić, dopiero na wiosnę. Będziemy rozrzucać. Mogę sobie sprzedać to, ale szkoda mi obornika na sprzedaż. Dobra, sprzedamy te 26, 33. Aż pójdziemy tędy, w sumie będzie lepiej. Otwierane wszystko, wrota. Trochę słabo, że tutaj skup jest tak mały. Nie ma jak nawet wrócić. Nie mam jakiejś tam dużej przyczepy, ale jakbym na przykład przyjechał tutaj tirem, bo poszedł hardkorowo w świnie i woził tutaj tirem, no to faktycznie bym musiał cofać z drogi w ogóle. Tam łapnęło znacznik. Zostaliśmy 1500, 3000 niecałe. Tak nieźle wypadło. Myślę, że oddamy to 20 tysięcy. Myślę, że to wystarczy na odsetkę z kredytu i na utrzymanie tego wszystkiego. Na pensję dla pracowników i tak dalej. Jedziemy, odstawimy sobie sprzęcik. Tutaj nie wziąłem sieje, zobaczymy jak to idzie. Po prostu zagotowany. Czego? Ile to się będzie blokowało? Nie wiem, czy po prostu sam tego nie zrobię. Za chwilę. Cyk. Aha. Dalej. Dobra. Sobie odstawię tutaj. Będzie trzeba jeszcze świnki pokarmić. Oni pewnie mało mają, ale to już zrobię poza odcinkiem. Dobra, jakoś tam cofniemy. Dobra, łapię, łapię. Dobra, ja się z wami żegnam. Czekaj, proszę, żeby no pożegnanie na mnie uszczało. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę. Siema, cześć.